witam wszystkich sportowców, witam kibiców, którzy w dniu dzisiejszym zgromadzili się na 10. jubileuszowym biegu Krotosa. Naczelnik już dał sygnał i teraz, proszę Państwa, całe okrążenie żegnajmy oklaskami uczestników biegu na 20 km. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam. Myślę, że kolejne święto sportowe w naszym mieście, kolejne emocje. Życzę wszystkim gładkiej murawy, dużo pięknych bramek, publiczności tutaj naszej w okazji 60-lecia Astry, abyście swoją piękną grą uświetlili piękno futbolu piłki nożnej. Na ręce kapitana drużyny wręczy ten oto pucharz pamiątkowy do bardzo dobrego oraz do bycia za takiego tytułu wicemistrza Polski. Liceum ogólnokształcące imienia Hugona Kołłątaja w Krotoszynie serdecznie wita wszystkich gości przybyłych na uroczystość 71. rocznicy odzyskania niepodległości. Nowego obiektu Krotoszyńskiej Służby Zdrowia. Wir ermuten El Karfandach auf das Fähig von der Opelung von dem Bürgerbau von der Opelmarke. Jest to przychodnia dziecięca oraz przychodnia rejonowa. Das ist die Abteilung für Kinder und allgemeine Abteilung. Zgodnie z wnioskiem komisji, Rada proponuje zmienić nazwę ulicy generała Karola Świerczewskiego na ulicę Konstytucji 3 Maja. W dniu 10 marca 1991 roku złożyłem przewodniczącemu Rady Miejskiej wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Krotoszyna panu Maksymilianowi Herbichowi. Pragnę serdecznie powitać
Przedstawicieli gminy Rumen. W naszym Krotoszyńskim ratuszu. Przedstawicieli naszej gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej. Zastępca burmistrza. Żegnamy was, towarzyszy broni. Niechaj ta piękna, wielkopolska ziemia będzie wam lekką. Waluj! Stawą! Waluj! Pięknie dziękujemy wam. Cudnie się grało dla was. Życzymy wam serdecznie zdrówka oraz tego, żeby ci, którzy... Mały kameralny sam. A istnieje coś takiego jak kluby studenckie obecnie? To znaczy, na pewno istnieją jakieś takie miejsca przy uczelniane czy przy bursach, natomiast nie jestem pewny, czy to są nadal takie ogniska, takie miejsca, z których gdzieś tam promieniuje jakaś działalność. To znaczy... Pan burmistrz Mikołaj Ilnicki przekaże klucz do miasta właśnie
na ręce króla i królowej, czyli na wasze ręce. Dziś wasz dzień, wasze święto. Panie burmistrzu, prosimy o przekazanie uroczyste klucze. Z prawdziwą radością to czynię. Pieni się na zębach pasta i samo poczucie wzrasta. Janka, o już się śmieje, nosek mu drży. Deszczyk był, a teraz wyschły łzy. Niebo rozjaśnia się samo, mały uśmiech jak tęcza. Kratoszyn musi być czysty. Proszę Państwa, w tej akcji wzięło udział prawie 2,5 tysiąca osób. Występuję tutaj jako dwojako. Po pierwsze, jako przewodniczący Towarzystwa Miłośników Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, które wzięło odpowiedzialność i swoje główne zadanie właśnie wydanie monografii, a potem jako ten, który po raz drugi jest za to odpowiedzialny jako główny redaktor. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, tak więc używając języka biblijnego, słowo stało się ciałem, jest pierwszy tom dzieła o Krotoszynie. Entre les deux mers, eh bien nous allons d'abord voir si Julien Georges appose sa signature, le voici. Et n'oubliez pas que le cachet de Krotoszyn a déjà été apposé, bien sûr, avant l'arrivée de nos amis. On peut avoir des signatures de témoins, a dit Monsieur le maire. Alors je propose qu'il y ait d'un côté la signature de notre président du conseil. Uroczystość poświęcona jest 51. rocznicy wyzwolenia miasta Krotoszyna oraz, tak mi się już zdaje, ostatecznej likwidacji garnizonu wojskowego w naszym mieście. Jest to już historia nieodległa, ale niestety już zamknięta. Garnizonu na dzień dzisiejszy nie ma. Dziękujemy wam za to, że przez tyle lat tworzyliście wspólnie z tym społeczeństwem historię miasta Krotoszyna, że przez tyle lat wspomagaliście różnego rodzaju działania gospodarcze, komunalne, społeczne. Władze samorządowe i administracyjne miasta w osobach pana burmistrza miasta, pana Juliana Joksia oraz wiceburmistrza pana Leszka Pulgy. I dwa punkty dla pana Lewica. Premier Rzeczpospolitej Polskiej, pan Lesłowski. Witam bardzo serdecznie. Kolejny razem nie wydarzymy. Uważam za odwagę. Co było w tamtych grupach. I to ciągle tutaj spory są i to czele.
obiekt jest wart mieszkańców Krotoszyna. Prosto, to są członkowie zarządu miasta, którzy też, że tak powiem, no, no, każdy z nas gdzieś tam tą cząstką tego basenu żyje. Tadeusz Nowoszewski, pan Stachurski, obiekt jest naprawdę imponujący, jest bardzo ciekawy architektonicznie. Klub Przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskie jest stowarzyszeniem, które powstało w 1993 roku w grudniu tego roku, a więc mamy już 6 lat swojej działalności. Jesteśmy stowarzyszeniem, które grupuje głównych pracodawców Ziemi Krotoszyńskiej, grupując dyrektorów firm, które stanowią przemysł naszego regionu krotoszyńskiego. Skupił wokół siebie byłych zapaśników i poprzez ogromną pracę doprowadził ich do poziomu mistrzowskiego. Reprezentacja Polski oparta na jego wychowankach zdobywała medale w Mistrzostwach Świata i Europy. Z hali Krotoszyńskiego, Osiru, witają Państwa Lech Pauliński, trener kadry narodowej. Sośnicki. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym odbywają się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w niezbyt znanej jeszcze u nas dyscyplinie, a mianowicie w sumo. Zauważył to sędzia. Daliśmy tak, także chyba dwa razy dziennie, spodziewać. Tak, każdy dobry zawodnik. I teraz, ale zaraz walka już zaczęta. Energicznie Robert i 1-0 dla Polski. Ja bardzo poprosiłem, żeby to nie było. Pan Budziński nie chce przyjść, mówi, że nie chce się mieszać. Siedzi tam w samochodzie. No nie, no jest oficerem, przedstawicielem służby. No powinien przyjść. To co ja mam zrobić? No jak to przedstawiciel prawa mówi, że nie się boi? Ponieważ jest nas 7 członków zarządu, ja bardzo proszę, żeby któryś z członków zarządu... Kolego burmistrzu, proszę powtórzyć. Szanowni Państwo, ja tutaj jestem długoletnim mieszkańcem Krotoszyna i powiedzmy, nie jest mi obce to, co dzieje się w rynku, tu gdzie mieszkam i tu gdzie parkuję. I rzeczywiście tak od serca, no mówię, że te miejsca, to znaczy to, co chcemy zrobić, no nie wynika ze złośliwości dla tutaj tych, którzy mają sklepy w rynku, ani powiedzmy dla innych, którzy chcieliby tutaj cokolwiek robić. Serdecznie dziękuję. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że to właśnie Krotoszyn otrzymał honorową flagę Europy. Pan burmistrz zastrzeżenia napisał, że mamy dbać, w umowie mamy dbać o porządek obu swoich potencji. Uważam, że za to opracowanie pan burmistrz w tej kwestii dlaczego? Ktoś chce za własne pieniądze sobie wybudować. Proszę bardzo. Bardzo się denerwuję, jak słyszę od pana burmistrza, że Urząd jest największym pracodawcą. Jak jedna różnica, to my te podatki płacimy. Zapraszamy przedsiębiorców, właścicieli firm oraz szefów jednostek i zakładów budżetowych, placówek oświatowych, ażeby potem przy tej luźnej dyskusji można było wymienić swoje poglądy. Uprzejmie zapraszam. W imieniu samorządu miasta gminy Krotoszyn składamy Państwu i wszystkim pracownikom serdeczne gratulacje z okazji zdobycia po raz czwarty certyfikatu przedsiębiorstwo Fair Play. Ludzie, szanowni Państwo, że imię nas wszystkich samorządowców, zaproszonych osób, pana Janusza Szymickiego, z jego przyjaciółmi, panem starostą na czele, powitam w naszym ratuszu panią profesor Danutę Zimnę. Jest to wyjątkowe wydarzenie dla Krotoszyna. Po raz pierwszy w poszerzonej Unii Europejskiej. Właśnie
Po raz pierwszy myślę, że w historii Krotoszyna mamy zaszczyt gościć tak wysokiego urzędnika Komisji czy Parlamentu Europejskiego. Do zobaczenia następnym razem. Kulminacyjnym tu w Krotoszynie jest licytacja tej gigantycznej świecy. Ze mną jest pan Janusz Urbaniak, producent świecy. Proszę powiedzieć, czy jest zainteresowanie tą świecą, bo jest już licytowana na stronach internetowych. Tak, jest licytowana na stronach internetowych już od kilku dni. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie jest całkiem zadowalające. Nas bierze udział w aukcji w tej chwili kilkanaście osób, w tym również kilka krotoszyńskich firm. Największa krotoszyńska firma, zatrudniająca około 2200 osób, należy do niemieckiego koncernu Mahle, produkującego tuleje i tłoki do samochodów najsłynniejszych marek świata. Żołnierze polscy zbierają zrannych, wycofują się na pozycje osłonowe. Piechota niemiecka wykorzystują zasłonę tylną, zbliża się do polskiej pozycji. Rada Miejska w Krotoszynie nadaje tytuł honorowy obywatel Krotoszyna pani Agnieszce Duczmel. Rada Miejska w Krotoszynie nadaje tytuł honorowy obywatel Krotoszyna panu Andrzejowi Stefańskiemu. Thank you.
Rada Miejska w Krotoszynie nadaje tytuł honorowy obywatel Krotoszyna panu profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miejskiej w Krotoszynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada. Obejmując urząd burmistrza Krotoszyna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóżcie. W asyście komendanta Straży Miejskiej, który dzierży na poduszce klucze do wrót miasta, przekazuje klucze żakom.
Centrum Miasta Krotoszyna. Inwestorzy Miasto i Gmina Krotoszyn, wykonawca. Dzisiaj myślę, że potrzebujemy ładu przestrzennego, potrzebujemy jakości przestrzeni. Wiele jeszcze przed nami, ale rzeczywiście no można te słowa ze wstępu jeszcze raz wzmocnić, mówiąc, że rzeczywiście Polska pięknieje. Bo kiedy widzimy jakość naszej architektury, jakość wykonywanych inwestycji, za to się należy oczywiście podziękowanie